Bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 2 listopada, piątkowy wieczór i przyszedł właśnie czas na nowe piwo z edycji limitowanej, a będzie to taki oto z Grodziska porter śliwkowy. Mamy tutaj porter robiony w Grodzisku Wielkopolskim z edycji limitowanej, pełny i złożony smak. Ważony ze słodem dymionym, drewnem, dębu i gruszy. Jak w przypadku Grodzisza, tutaj mamy oczywiście grodziskie drożdże, mamy słód pszeniczny wędzony, a właściwie dymiony drewnem dębowym. Mamy także również sok ze śliwek. Ekstrakt 22, alkohol 10, 40 IBU. Temperatura serwowania 10-12, najlepsze szkło to będzie shaker, ale ja się w to nie będę wpisywał. Użyję tego oto Ipaglas z Żywca. To jest niby szkło do sezonu, ale to jest tak naprawdę szkło do IPY. Za naszym piwem stoi 700 lat tradycji grodziskiego piwowarstwa. Ciągle szukamy jednak piwnych wyzwań, tworząc nowe receptury i sięgając po oryginalne dodatki. Niebanalność to nasza tradycja. Grodziski Porter to unikalne połączenie dwóch legend polskiego piwowarstwa. Piwa grodziskiego i portera, błąd, porteru bałtyckiego. Jego limitowana odsłona, ważona na kompozycji słodów wędzonych drewnem dębu i gruszy z dodatkiem soku śliwkowego, zyskała jeszcze większą pełnię i złożoność smaku. Sok śliwkowy zdecydowanie wzmocnił nutę ciemnych owoców, już wcześniej obecną w piwie. Składniki: woda z Grodziska Wielkopolskiego, słody pszeniczny suszony dymem dębowym, jęczmienny wędzony dymem z gruszy, jęczmienny prażony, jęczmienny pilzneński, ekstrakt słodowy jęczmienny, zagęszczając sok ze śliwek 2%, chmiele magnum, junga, naturalny aromat śliwki, drożdże grodziskie, piwo pasteryzowane, ważne do 17 marca 2019 roku. No cóż, jakiś czas temu pojawił się na tym kanale piwo, bodajże się nazywało Viva Śliwa i było to piwo grodziskie z dodatkiem Suski Sechlońskiej. Tu mamy coś innego, mianowicie obecnie pojawił się już grodziski porter, a tu jego edycja bardziej dopieszczona, czyli porter ze śliwką, z sokiem śliwkowym, porter śliwkowy. Jestem bardzo ciekaw, jak on będzie smakować. Ta butelka kosztowała mi 7 zł, więc jeszcze raz może... żeby było lepiej widać. Przepraszam za tę trochę niską jakość, ale nagrywam telefonem, więc oj, tu mamy znowu plan grodziska wielkopolskiego. Trochę wylata. No i pięknie. Wspaniały porter. Mocny, esencjonalny, wyrazisty. Mocny ekstraktywny. Też mocny na języku, bo to 10% alkoholu w końcu. Nie byle co. Jak na porter bałtycki, w polskiej produkcji jest to średni woltaż. Przepraszam. Bo zaczyna się od 8,5%, tak jak na przykład browary łódzkie, do ponad 12%. Zatem, co jeszcze? Śliwka. Śliwka w czekoladzie. Śliwka na łęczowska. Kawa. Lekko kakaowe. Czekolada. Szkoda swoją drogą, że nie robią czekolady ze śliwką.
Nie mówię tu o śliwce w czekoladzie, mówię tu o czekoladzie robionej ze śliwką. Na przykład ze śliwką kalifornijską. Lejemy. Jak słyszycie piękny klang. Piana. No i znowu to samo. Wykipiało. Teraz mogę zobaczyć jego barwę wyraźnie. W barwie jest to piwo bardzo karmelowy kolor. Broń Boże smak, zapach, ale kolor karmelowy. Kolor Coca-Coli. Powiem tak, kolor ciemnomiedziany, podpadający już kolor ciemnej miedzi, ciemny bursztyn, w kolorze takim karmelowy, podobny do Coca-Coli. Nieco, przepraszam, bo nic nie widzicie. Nieco czerwony, rubinowy. Taki bardzo bym powiedział podobny do miodu spadziowego. Miód spadziowy jest troszeczkę bardziej zielony, a ten jest bardziej czerwony. W kierunku win ma czerwonego. Obetrę ręce tutaj. Piękna śliwka. Prawda, jest to dodatek śliwki w postaci soku, a nie w postaci śliwki, śliwki. Ale zupełnie to nie ujmuje temu piwu. Śliwka wędzona. Zapach kawowy, trochę czekoladowy. Naprawdę fajny. Wasze zdrowie. A, jeszcze piana. Drobne pęcherze, całkiem ładnie szkło oblepiły. Piana, jak widać, tak na centymetr grubości, koloru, taki żółtawy kolor. No, taki piana na kawie. Pierwsza sprawa, jak widzieliście, porter wypłynął, właściwie wybuchł z butelki. Czyli jest to, no, było, nie było, piwo trochę przegazowane, nieustawione, nieodstane. Piwo, które się jeszcze nie odstało. Wysycenie trochę jest zbyt wysokie i trochę przeszkadza w piciu. Alkohol. Na poziomie 10%. Jest źle ułożony. Dosyć mocno wyczuwalny. Nie wiem, może to jest też skutek tego, że przez kilka ostatnich dni miałem katar i jeszcze mam śluzówki dość podrażnione w ustach. Ale alkohol jest mało ułożony. Jednak dosyć mocno piecze w przełyk. Goryczka rzeczywiście na poziomie około 30. 5,40 IBU. Nie jest zbyt wysoka jak na porter. Nie jest też niska, ale bardziej w tym piwie zatyka jednak mimo wszystko sam alkohol niż goryczka. Myślę, że piwo ma spory potencjał do rozżakowania. Do odstania się, do ustania się właściwie alkohol, bo obecnie alkohol jest zbyt buchający z niego. Zbyt silnie się go czuje, jak się pije to piwo. No, wziąłem sobie taką tutaj szklaneczkę. Prawda, ona ma pojemność pół litra. No, minus piana. Więc. Myślę, że powinno być raczej lane do butelek 330 ml niż do półlitrowych, ponieważ pół litra to jednak trochę za dużo.
Bardziej, że mamy do czynienia no, mimo wszystko z piwem mocnym. Podobna sytuacja właśnie na przykład z Kormoranem. Przepraszam, nie z Kormoranem, tylko z Komesem poczwórnie bursztynowym, czyli kwadrupelem, który ma również 10% alkoholu, przez to, że jest piwem jasnym, refermentowanym, jest zwodniczy dość. Po dwóch takich po prostu czujemy, że świat nam się wali spod nóg. To może być podobnie, chociaż tam alkohol jest lepiej zamaskowany. Tutaj nie. Jest bardzo mocno wyczuwalny, nieułożony. Ale w tym piwie jedna rzecz mi trochę przeszkadza. To jest porter z gatunku słodkie, a nie wytrawne. Owszem, jest pełny, bo z 22 mamy 10%. Czyli już ładna pełnia, ale jest porterem słodkim. Ja nie lubię w porterach słodyczy. Czy lubię słodycz taką śliwkową, zbożową, słodową, paloną słodycz, taką słodycz z goryczką, ale ta słodycz wynikająca z tutaj, nie wiem, może był dodany cukier, może nie, ale sama słodycz tutaj męczy. Piwo mogłoby być bardziej wytrawne, wtedy byłoby bardziej pijalne. Obecnie pijalność, jak widać, jest taka, że się bierze łyczek, ciągnie się powietrze, trawi się jakoś powoli, alkohol pije się dalej. Nie ma takiego, że się chce pić całą po prostu szklankę z jednym wychyleniem. Tym niemniej uważam, że jest to całkiem ciekawe, że po latach Grodzisz poszedł ze zwykłego Grodzisza. Z Grodzisza z dodatkiem czarnego bzu bodajże i żurawiny i czarnej porzeczki, przepraszam, czerwonej porzeczki, że poszedł w kierunku piw ciemnych, czyli porteru i porteru bałtyckiego ze śliwką. Kierunek całkiem fajny. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że na korzyść. Z mojej strony to byłoby na razie tyle. Zostawcie subskrypcję, komentarz, łapkę w górę lub w dół. Do usłyszenia. Do następnego razu. Cześć.